dzisiejszej szopce. To jest Jan. Jan za młodu miał wzięcie, a na starsze lata poznał kobietę. 20 lat młodszą. I miał z nią 11 dzieci. No, chłop w wolnym czasie rzodkiewek nie sadzi. Matka te dzieci porzuciła, a Janowi dzieci odebrano. Więc sobie Jan śpiewa Jolka, Jolka. Ja nie wiem, po co wy mnie nie pytajcie, ale śpiewa dalej. Objęć twych nad ranem. Jan miał branie. Ja miałem dużo dziewczyn, ale się nie angażował. Późne związki. Takie grzeszne rzeczy opowiadać. A Matka Boska słucha. Jezusek palcem grozi. Jan mówi, że ta jego młodsza kobita czasami wracała po 7-8 miesiącach. I że mu dzieci niesłusznie odebrali. Zaczęli niszczyć moje życie. Że jest bałagan. A operator pokazuje, że żadnego bałaganu nie ma. No chociaż jak te kamery wpadły, pomógł ten kołchoz posprzątać. Koleżanka Jana mówi, że Jan dobry, a tamta kobieta zła. Zła matka. Że dzieci przeklinają. Matka ich tak nauczyła. Teraz to jakbym swoją mamusię słyszał. Jak zrobię coś dobrego, to mam to po niej. Ale jak zrobię coś złego, ty to po ojcu taki. Wracamy do studia. I mecenas Kaszewiak chciał okazać serce. Piotr już na mnie patrzy z pobłażaniem. Próbowałem tego uniknąć, ale musiał okazać rozum. Ale pan mnie rozbraja. I wylicza, za co te dzieci trafiły do domu dziecka. Ja powiem widzom, pojawiają się papierosy, narkotyki, wulgaryzmy wobec nauczycieli. Córka uciekła z domu na 2 miesiące. Ale w telewizorze to wiadomo. Kobiety z MOPS-u chodzą nocami i od ludzi dzieci kradną. Idziemy dalej. To jest Pelagia, to jest Teresa. Syn Pelagi i córka Teresy byli małżeństwem. Ale ten syn zabił córkę Teresy. Pelagia płacze, że taka tragedia. A Tereska podsumowuje. Do teatru by mogła pójść ta pani Pelagia. Pelagia dalej coś tłumaczy. A Tereska podsumowuje. Dobro Oliwiera nie umają Oliwiera. Mecenas Kaszewiak ma taką minę. No bo ja też nie wiem, po co one poszły do telewizji. Taka tragedia się wydarzyła, a one przed obcymi ludźmi się przekrzykują. I nagle mecenas wyciąga swojego potężnego chojaka. No ale serio. Choineczkę wyciągnął. I próbuje je pogodzić. Nie chcę, żebyś mi cało. Dziękuję ci. Dobra, pójdę do piekła, ale to się na mema nadaje. Gdy twoja kobieta wróciła od koleżanek i ją zbiera na amory. Nie chcę, żebyś mnie całowała. Gdy ona zrobiła awanturę z niczego i próbuje się pogodzić. Nie chcę, żebyś mnie całowała. Do piekła pójdę. Teresa się w końcu przełamuje i składa życzenia Pelagi. Życzę ci zdrowia. Tak, wszystkiego. Takie życzenia w stylu. No, to tam najlepszego, ty ruro. Potem były kolejne sprawy. Jakaś dziewczynka śpiewała. Pani Jaworowicz też śpiewała. Jezu. Kaszewiak się wzruszył. I nagle nie wiadomo skąd pojawia się chór. Wierszyk jako puenta. Z tego odcinka powstaną pewnie memy. Staramy się utulać jak umiemy. Bo ten program to dla nas już kultowy wzór. Dobranoc teraz chór. A kto został do końca, zostawia lajka i komentarz o treści. Nie chcę, żebyś mnie całowała. I zapraszam was też na mój występ na żywo. Teraz będzie Wrocław, Opole, Wałbrzych, Kołobrzeg, Warszawa, Szczecinek, Poznań, Częstochowa, Opole, Konin, Łomża, Białystok, Olsztyn, Lublin. Dużo miast, dużo pracy, ale przyjemna robota. Do zobaczenia.